Jesteśmy przy stadionie Legii. Idziemy zwiedzać łazienki. Łazienki królewskie. Parki są dość piękne, tylko szczególnie wiosną będzie trochę chyba taki na mniej. Ja jednak wiosną się lepiej prezentują, nie? Tak, tak. No mówiła właśnie, bo to już na pewno są ładniejsze. Ale... Zwiedzaliśmy, nie wiem, 4 czy 5 lat temu na wiosnę. To było przepięknie tutaj. Ale i tak wygląda to ładnie. Inne wiewiórki w łazienkach, które nie boją się ludzi. Nie wiem, co to za auto. Nie jest napisane gdzie? Jakiś Aston Martin. Jest Aston Martin. Wygląda super. Albo Bentley. Mają podobne. Nie jestem pewien. Nika? Frederica Chopin. Antosia, kto to był Fryderyk Chopin? Pianista. Pianista, wybitny pianista. Tak wyglądają łazienki zimne. Latem często koncerty tutaj odbywają się, nie? Tak. Masz szczęście, że może trafić na ten koncert. Włazy narzutowe. Czyli to są takie włazy, które przybyły do nas z Skandynawii razem z lodowcem. W lodzie lodowcowym. Ten lód lodowcowy zabierał duże fragmenty, nawet takie duże skały jak te. Piasek, żwir i wszystko przyniósł nam tutaj na teren Polski. I stąd mamy takie utwory jak piaski, żwiry, gliny zwałowe. A formy, które powstały, to na przykład jeziora, które mamy na Pojezierzu. Także mamy lekcję geografii w Warszawie. Łazienkowska. A my w Warszawie polecamy raczej przemieszczać się nie samochodem. Samochód zostawiliśmy w garażu podziemnym Interpak. Tak, na ulicy. Na jakiej ulicy? Wroniej. Na ulicy, wjazd od ulicy Wroniej. I płaciliśmy za dobę 25 zł. Bo normalnie każdy parking, tutaj w prawo, każdy parking w Warszawie to jest godzina 3,90. A dzisiaj przemieszczaliśmy się także metrem warszawskim i autobusami.
Bardzo nam pomaga aplikacja Google Maps. Generalnie pokazuje co do minuty, o której przyjedzie autobus, od której wyjeżdża metro, przesiadkę, ile przystanków przyjeżdżam. Także bardzo to ułatwia przemieszczanie się. A jakie były ceny biletów? 3,40 normalne i złoty 70. 70 ulgowe na tą chwilę. 20 minut przejazdu. I jeden bilet, 20 minut przejazdu i można korzystać i z metra, i z autobusu, nie? Tak. Tramwaju myślę, że też. Tramwajów myślę, że też. To tam byłem. No, z Expo przyjechaliśmy, nie wiem, tam przyjechaliśmy na przystanek pójść chyba 500 metrów. Mieliśmy po dwóch minutach autobus. 20 minut przyjechaliśmy autobusem do łazienek. Sejm i Senat? Od tyłu. No, chyba od tyłu jesteś. Senat? Rzeczpospolitej? Na placu Trzech Krzyży. Co? Restauracja Mała Gruzja. Czy ktoś wie? O, jest ulica Nowogradzka 40. Oj, polecamy. Smakowało. Mamy go, PGE Narodowy. Coraz bliżej. A to już pamiętasz, na jakim meczu byliśmy na stadionie? Polska-Litwa przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Wydaje się, jakby był większy od stadionu w Barcelonie. Camp Nou. Jest. Na pewno jest. Ale pojemnościowo Camp Nou jest więcej. Tak, ale jakby... Ale... A, zdjęcie wyciągnę. Kazimierz Górski. Troszkę czasu przed zwiedzaniem. Jesteśmy na punkcie widokowym. Tak w tej chwili wygląda PGM Narodowy. No tak się dziwiliśmy, nie? Bo nie mam murawy. Pewnie składziona przed samym meczem. Bardzo różne funkcje. Proszę, redaktor z przeglądu sportowego.
Panie Antku, jak pan myśli, kto zostanie z nowym selekcjonerem? No właśnie, to jest kadry. Pytanie za 100 punktów. Czy ma pan jakieś typy? Nie wiesz? No a o kim się teraz najwięcej mówi? O panu Adamu? O Nawałcu. Tak jest. No, prawdę mówiąc, tak naprawdę dużo czasu nie ma, no bo to 2 miesiące do kluczowych spotkań dla nas, no niesamowicie ważnych. Właśnie. A po co czekać na pana na Nawałka? Jak ty już mamy cały tego. No właśnie. Ja bym w młodzież zainwestował, tak jest. My już mamy plan, mamy trenera, mamy cały sztab. Tak, sztab szkoleniowy i gwarantujemy nieodpaść w barażach. Dziękuję, do widzenia. No i brawo. Ja myślę, że po takiej gwarancji, prawda, każdy idzie na to i wszyscy byśmy się zgodzili. No to właśnie, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieć okazję was tutaj zobaczyć za tym stołem. No bo właśnie, tutaj się odbywają konferencje prasowe naszej reprezentacji. Zazwyczaj są 2 konferencje w związku z 1 spotkaniem. Też jak jest konferencja przygotowywana, to wystrój tej sali troszeczkę się zmienia, bo ta ściana z monitorami jest zasłonięta logami ze sponsorami. Tutaj czerwone tło, duży napis łączy nas piłka. Miejsca, których nie widać w telewizji dla dziennikarzy. Barierka, za którą na platformie mogą być ustawione kamery i też to pomieszczenie umożliwi się ogrzewanie. Tak, bo też mają chronić zawodników, no i niekoniecznie w tym deszczu. Znamy przypadki w czasie meczu z Albanią w Iranie, jak polska drużyna zdobyła gola, różne przedmioty poleciały na boisku, bronią przed takimi zachowaniami zawodników. Też zwróćcie państwo uwagę na podłogę, po jakiej się tutaj poruszamy, koszulki, które zostawili zawodnicy po meczu. No nie, ale gwarantuję, że to jest szatnia naszych zawodników. To z tego pomieszczenia, z tych pomieszczeń, które tu zobaczymy, oni korzystają. Nie gra. A co taki zawodnik ma do dyspozycji? Proszę państwa, ma szafkę, gdzie może schować jakieś osobiste rzeczy. Jest szuflada, gdzie schowa pewnie buty, więc tak naprawdę nic więcej tutaj nie jest zawodnikowi potrzebne. Polecam w tym miejscu taki kanał Łączy Nas Piłka na YouTubie, kanał PZPN. Tam można zobaczyć te materiały, właśnie nagrane często przez samych zawodników z szatni. Można zobaczyć, jak oni się szykują do meczu. Jak na przykład Robert Lewandowski motywuje kolegów przed wyjściem na murawę. No, ale po meczu, jak się cieszyli zawodnicy, po ostatnim meczu na przykład były sceny nagrane, jak Paulo Sousa stoi na środku, dookoła siedzą zawodnicy i on tłumaczy, co tutaj dalej na tym. A my na tym. Dobra, ale zaraz po meczu ze Szkocją był z Niemcami zwycięski. No i tutaj też. Skończyliśmy zwiedzać stadion. Bardzo nam się podobało. Byliśmy w sali konferencyjnej, byliśmy w szatni. Byliśmy na trybunach.